zajistil za chvilkę ligo przemienicie w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie badane za las, w którym dniu musi będą słyszeć słowa księgi. A oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. Pokorni zaś na nowo będą się radować Panem i ubodzy weselić świętym izraelskim, gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca. I będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do zwrotu, którzy słowem przywodzą ludzi do grzechu, zastawiają pułapkę na rozjęcym sądzie, a tego, który ma słuszność, odprawiają z niczym. Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, ten, który odkupił Abrahama. Jakub nie dozna hańby i nie zblednie jego twarz. Bo gdy ujrzą wśród Ciebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię i świętego Jakubowego będą czcić jako świętego i będą się bać Boga Izraelskiego. Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie. Słowo, które występuje przeciwko wszelkiej formie bezbożności, przeciwko wszystkiemu, co jest inne niż Bóg prawdziwy. Jesteś człowiekiem, w którego życiu manifestuje się Bóg prawdziwy. Niech dzisiejszy czas będzie kropką nad wszystkim, co zrobiłeś do tej pory i powiedzeniem Bogu, idę dalej bez względu na to, co sam mnie czeka. Idę dalej przeciwko całemu systemowi bezbożności, religii, hipokryzji, głupoty i hańby ludzkości. Idę naprzeciwko tego z Twoim słowem, bo tu jest napisane, że oni usłyszą słowa księgi i oni, ci, którzy błądzili duchowo, przyjmą pouczenie od tych, wśród których dzieło Pańskie realizuje się każdego dnia. Dzisiaj, jak będziesz uwielbiał Boga, powiedz: Boże, dziękuję Ci za ten etap życia, który był do tej pory i rozpoczynam kolejny etap życia, jeszcze większy, silniejszy, mocniejszy. Użyj mnie, Boże. Chcę w tym nowym roku być człowiekiem, który dokona jeszcze większych dzieł Twoich. Chcę zburzyć każde działanie świąteczne. On jest to dziś Bogu. Oh, stop it.
Nie jesteśmy z tym, co w tą się, choć wątpliwość naszą w sobie.
Yeah.
padre, vedete, ma la frase chi glielo fa scendere? Campanavo, ma Dziś Bogiem był, co serce zna, i to, co Bóg, więc dla nas dzieci spełnił.
błogosławiony jesteś na Bogu. Błogosławione jest Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozwód Twojego bydła, wiosk Twoje roga cisne i przychodek Twój trzód. Błogosławione jest Twój kosz i Twoja ciesza. Błogosławione jest Twoje wejście i wyjście. W Chrystusie Jezusie, Pan Bóg powalił nieprzyjaciół Twoich, którzy powstali przeciwko Tobie. Jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed Tobą. Pan kazał, aby błogosławieństwo w Twoich leżach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk. Obłogosławił Cię na ziemi, którą dał Ci w Chrystusie Jezusie. Pan ustanowił Cię sobie jako lud święty, tak jak Ci poprzysiągł. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że Jezus jest wzywany u Ciebie i będą się Ciebie bać. Ponad miarę obdarzy Cię Pan dobrem w Twoim potomstwie i rozpłodzie Twojego bydła. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec, skarbiec dobra, skarbiec niebios, abyś mógł brać też na swojej ziemi w czasie właściwym i abyś mógł przyjmować błogosławieństwo dla wszelkiej pracy swoich rąk. Także nie będziesz musiał pożyczać, ale od Ciebie pożyczać będzie wielu. I uczynił Cię Pan w Chrystusie Jezusie głową, a nie ogonem. Jesteś zawsze tylko na górze i nigdy nie będziesz na dole. Nie odstąpi, o którym błogosławieństwo Pańskie. Jesteś w Chrystusie Jezusie. W Chrystusie Jezusie. Módl się teraz. I powiedz: Boże, dziękuję Ci, że jestem błogosławiony w rozmiarze. Że mam wszystko. Jestem właśnie, Panie! Jestem zawsze na górze!
Kadosh, i błogosławisz swój naród. Bądź wyższony Kadosz, ze swoją ręką odbierzesz odległość między gwiazdami, a w dłoni Twojej mieszczą się wszystkie dobre mury. Bądź wyższony Kadosz, który wysłałeś Jezusa Chrystusa jako zbawienie wieczne. Bądź wyższony Kadosz, który pojednałeś nas w swoim synu. Dałeś nam życie i swoje pokoju. Czujesz na światłość. Bądź wyższony, Kadosz. Mówiłeś do Abrahama. Mówiłeś do proroku. Ja go stoję. Bądź wyższony, Szaba Kadosz. Szapina, Rama, 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 yeah.
Powiedz mu, że się namęczyłeś w życiu.
w ostatnich miesiącach, może w ostatnim roku. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Święty Duchu wiej, cudowny Święty Duchu wiej, cudowny Święty Duchu wiej, cudowny Święty Duchu wiej.
proces. Skomplikowany dla skomplikowanych. Będzie miły dla miłych i twardy dla twardych. Taki będzie. Będzie można zauważyć, że można będzie w przyszłym roku zarobić pieniądze na rzeczach związanych z metalurgią. A przede wszystkim z urządzeniami. To będą różne mechaniczne urządzenia. Również rzeczy związane z pojazdami. Dla osób również, które działają na giełdzie. To będzie szansa dla nas. Natomiast to jest istotne. Przyszły rok to jest rok zapłaty. Ale nie zapłaty, którą Bóg komuś wypłaca, bo Bóg nikomu nic nie wypłaca. Ale zapłaty rozumianej w tym, że do tej pory ludzie budowali swojego wewnętrznego człowieka i są w stanie prawidłowo rozpoznawać Boży głos, również związany na przykład z finansami czy z giełdą. Ci, którzy będą uważnie słuchać, rozpoznają to i zarobią na to pieniądze. Przyszły rok to też będzie rok dusz, takiego manifestu dusz ukrytych. Wielu ludzi, którzy są w ukryciu, są szlachetni, nie widać ich tak bardzo z przodu. Ale wewnątrz pozwolili na wykonanie potężnej pracy Duchowi Świętego. Ale są jakby w nocy. W przyszłym roku tacy ludzie będą kwitnąć. Kwitnąć. Szlachetna dusza, samotna, będzie znajdowała drugą duszę. Duszę, która cię nie zawiedzie. To, co w tym roku zrobiłeś, w przyszłym roku zaowocuje. To, czego w tym roku nie zrobiłeś, w przyszłym roku też zaowocuje. Tylko odwrotnie. Wielu ludzi będzie patrzyło wierzących ludzi, bo ja mówię o wierzących ludziach, tylko i wyłącznie. Zazdrością na tych, którzy sięgają po rzeczy większe. Ale zasada, kto ma, temu będzie dodane, działa zawsze i wszędzie. Przyszły rok jest rokiem dla ludzi, którzy mają. W przyszłym roku ludzie, którzy mają, będą bardzo mocno odbierać zapłatę. Ich wiara będzie płacić. W przyszłym roku również ludzie, którzy zdecydują się, aby zacząć budować swoje życie tylko na podstawie swojego talentu, bardzo dużo zyskają. Ci, którzy będą się tego bali, będą stali w miejscu.
i dołączą do grona tych, którzy zazdroszczą. W przyszłym roku wiele talentów stanie się dla ludzi taką podstawą funkcjonowania również finansowego. Nie tylko w służbie, ale finansowego. Ale również w dziedzinie służby te talenty będą miały ogromne znaczenie. Będzie można wokół nich budować takie przejścia do innych ludzi. Taki będzie przyszły rok. W tym roku było wiele konfliktów wewnętrznych w ludziach. Gdy w tym roku przeszedłeś te konflikty, w przyszłym roku nie będziesz miał tych konfliktów. Będziesz zbierał. Będziesz zbierał. Taki będzie przyszły rok.